Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Days Gone. W tym zajmiemy się wątkiem fabuły nawiązywania kontaktu wytrop agenta Niro O'Briana, czyli tego agenta, który na samym początku gry wsadził naszą żonę do helikoptera i z nią odleciał. Okazuje się, że on żyje, a ona niestety nie. No dobra, zatem tak, ja już jestem tu na miejscu, trzeba jeszcze podjechać, tutaj się teleportowałem, ile mam paku, niekoniecznie dużo, fajnie by było coś znaleźć, potrzebuję też trochę złomu, ale tutaj nic nie widzę konkretnego, to jest ta miejscówka chyba, gdzie była pierwsza horda. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli tak, to powinien być tutaj bug. Nie, inaczej to wygląda trochę. Niestety. Chociaż... ja się wolę jednak przejść. Bo tego paliwa mam strasznie mało. Nie, no to jest to miejsce, tylko zaszedłem nie z tej strony, co trzeba. Kurde. Pełny magazynek, co się dzieje? Jest. Ale najpierw muszę poszukać tych skrapsów metalowych. To naprawdę kiepsko ze mną będzie. Jest. Super. O, tylko plus jeden to mnie mało urządza. Szuniu. Tam jest jakaś fura. Yeah! Oby 5. No i pięknie. Full naprawa. Good job. Ile zmarnowałem bandaży. Kurka wodna. Gotowe. Połatowy. Okej, jestem full. Butlejki. Bierę. Tutaj niestety skrapsów nie będzie, ale i tak otworzę. Byle nie wyleciał jakiś zombiak. O, jest git. Przyda się. Wiekopomna cysterna, dzięki której udało mi się rozwalić hordę zombiaków. Ech, wspomnienia. Bierę. Szczawiór alpejski? Nie wiem dlaczego to. Właśnie tak. Ej. Świetnie. Można jechać. Rura! Pięknie wszedł. Idealnie wręcz. Dobra, na miejscu. Gdzie ten O'Brien?
ale chcę się dowiedzieć od niego. Celu. Iwania. A bez motoru. O nie. I mam białego podsłuchać. Czaję bazę. Hej, sierżancie, może zrobimy dodatkowy postój w drodze powrotnej. Chciałbym sprawdzić kilka próbek. Hej, doktorze, idę jeszcze do końca roboty. Jestem doktorem, przecież mówiłem ci już. Przepraszam, doktorze. To ile tu zostaniemy? Ile będzie trzeba, Chyba coś widziałem, kiedy się zbliżaliśmy. Sprawdzam. To pewnie nic takiego. Może świeża termina. Dobra, do... Proszę samemu się nie stać padliną. Tylko zwierzęta mogą stać się padliną, kapra. Nie ludzie. Sprawdziliście teren, prawda? Tak, jest wszystko. Ale konspira. Normalnie ninja assassin. Ej, ziomek, musisz się odwrócić. Jest tam jakiś krzak? Notatka terenowa 2006. Zbliżając się do miejsca lądowania, zauważyłem duży rój owadów. Najprawdopodobniej Tabanus atratus, a na polanie z dala od naszego wyznaczonego celu. Z tej odległości nie byłem w stanie stwierdzić, co przyciągnęło owady, ale sądząc po rozmiarach roju, zapewne jest to świeża padlina. To powinno być gdzieś tutaj. Cholera, gdzie to jest? Podejrzenia co do Tabanus atratus potwierdziłeś. Jest to całe mnóstwo mów końskich. Cieszę się, że mamy sobie kombinezon. Padlina jest w większości nienaruszona. Wygląda mi to na Odocoileus hemionus, czyli mulaka czarnoogonowego. Jeżeli ktokolwiek miał jak to sprawdzić. Prążkowanie na większych grupach mięśni wskazuje na zakażenie szczepem Hooligan HB. Pobiorę próbkę, żeby to... Udało się. Popatrz na to z innej strony, biedny sukinsyno. Przynajmniej nie rozszarpały cię świrusy. Gdybyś przeżył jeszcze trochę, mógłbyś zostać jednym z nich, a to by było coś. Czego chcesz? Nie zbliżaj się. Chcę tylko pogadać. Protokół Niro 2 łamane przez 7 jasno stanowi, że podczas przeprowadzenia operacji w strefie kwarantanny, jeśli napotkam jakiś cywili, to nie mogę nawiązywać kontaktu. Serio? A mi to brzmi, jakbyś już nawiązał kontakt. Tak. W sumie rację. Wciąż żyjesz. Tak. Żyję. Jak? Jak przeżyłeś, O'Brien? Ja chyba nie rozumiem. Okej. Byłeś tam. Tamtej nocy. Farewell. Następny gość. Protokół Niro, odwołany przez 7. Płonęły. Wszyscy zginęli. Zostali zarżnięci. Porozrywani na cholerne kawałeczki. Dobra, posłuchaj mnie uważnie. Możemy to zrobić po dobroci albo nie. W pierwszym przypadku po prostu pogadamy. Powiesz mi, co chcę wiedzieć, a ja ci pozwolę dalej grzebać się w gównie świrusów, czy co ty tam do jasnej cholery robisz. W drugim przypadku zerwę z ciebie ten kombinezon i zobaczymy, co twoi kumple będą mieli do powiedzenia na temat wdychania tego skażonego powietrza. To jak będzie, O'Brien? Tak. Dobrze. Dobrze. Pamiętasz, jak przyleciałeś na dach starego browaru? Podałem ci wtedy ranną kobietę. Tak. Pamiętam, to była rana od noża. Ktoś ją nieźle pociął. Byłem w obozie uchodźców, do którego podobno ją zabraliście. Ale zostały same trupy. Dlatego pytam cię, jak udało ci się przeżyć? Nie było nas tam. Przekierowano nas na południe, do innego obozu. Jak powiedziałeś, obóz w Belknap został zaatakowany, więc posłali nas na południe, do obozu przy Silver Lake. Czy ktoś to przeżył? Znaczy się teraz? Nie wiem, bo przeniesiono mnie do jednostki badawczej. Czy ona przeżyła? Czekaj, mogę się dowiedzieć, mogę sprawdzić. Jak to? Sprzed. Czyli tak nas... Ja nie mogę niczego obiecać.
ale sprawdzę. No to pójdziemy razem. Idziemy. Nie, nie możesz, proszę, nie możesz. Hej, nie rozumiesz, oni cię kurwa zastrzelą. Wcześniej ja zastrzelę ciebie. Dobra, słuchaj, jeśli chcesz mnie zabić, dawaj, jasne? Zrobiłem, co mogłem. Ta kobieta, twoja żona? Podałem jej tlen, podałem kroplówkę. Utrzymałem przy życiu. Narobiłem sobie kłopotów, miała sepsę, mogła nie przeżyć. Zawiozłem ją do szpitala wojskowego. Uratowałem jej kurwa życie. O'Brien, raport. Muszę już iść. Proszę, a ty stąd spadaj, rozumiesz? Nie znasz tych ludzi. O'Brien. Nie masz pojęcia, do czego są zdolni. Jeśli się nie odezwiesz, to cię znajdę. Niezależnie od tego, ile to zajmie. A wtedy zrobię coś o wiele gorszego niż uszkodzenie anteny. Bardzo mi przykro z powodu żony. Ale nie tylko ty straciłeś kogoś tamtej nocy. No proszę. A do tej pory Wład dała nam jasno do zrozumienia, że ona jednak nie żyje. Okazuje się, że on po prostu sobie zrobił grób, ale bez ciała. Słabij ci i obrońcy jego. I obstawa, kurde. Ja tu 10 minut z typem przegadałem z lufą przy łbie. Pytałem cię, czy pamiętasz tego dupka z Niro, O'Briana? Pamiętam, tylko to wszystko jest zamazane. Tak, tak, dobra. Kimnij się trochę, Buzman. Później ci wszystko opowiem. Kiedy się stąd zabierzemy, Dick? Niedługo, Buzer. Już niedługo. Słuchaj, jak tylko łapa ci się zagoi, zabieramy się stąd w pizdu. Spoko, Dick. Dobra. O'Brien. Jesteś tam? O'Brien. Boże, ty sukienzynu. Widziałem go. Lepiej odezwij się do mnie, słyszysz, O'Brien? Wiem, że używasz tego kanału. Nadchodzę! Ale dałem. Czystość? Lepiej odezwij się do mnie, słyszysz, O'Brien? Wiem, że używasz tego kanału. Cholery! Nie odpowiedz, albo zobaczę, znajdę cię. Zrozumiano? Jasne, cholera, no już! O'Brien, odpowiedz! No nie będziesz się chować wiecznie! No nie. Co za żenada. Wyciągnąć go stamtąd. Chyba wy. A? Ej, skąd on tam nawala? A może gdzieś z tyłu mnie? Nie, raczej z tyłu nie.
Na górze nie ma nikogo. Nie wiem. Tu jeszcze jeden mistrz strzela do mnie, ale... Skąd? Tutaj jest. Witam. No i lewa. Wszyscy. Siedem. Szmaty. Dan. No i co, ten O'Brien się nie odezwał. To kiepsko. Trzeba będzie go poszukać. Gdzie mnie prowadzą? Na ucieczku plan da tropienia jeleni. Okej. No to go. Ej, zatankuję się tylko i wyruszam dalej. Dick, jesteś tam? Namierzyłeś ten helikopter? To ten sam gość, którego widzieliśmy na dachu tamtej nocy? A, no tak, tak, to był on. A pamiętał nas? Sarę? Co się stało? Nie wiem, przekierowano ich na południe. Tak, pamiętał ją, ale nie ma pojęcia, co się z nią stało. Nie myśl, no, nie spodziewasz się chyba, że ona wciąż żyje. Co? Nie, znaczy, nie, słuchaj. Nie jestem głupi, Boozer. Po prostu chcę wiedzieć, rozumiesz? Co się z nią stało? Gdzie umarła? Ale... Hej... Może wreszcie... Sam nie wiem. Odnajdziesz spokój. Nie potrzebuję znajdować spokoju. Jezu, Boozer. To muszę spadać, okej? Okay? Bez odbioru. O, czyli kredyty? To nie jest waluta, którą ja mam po prostu... przy sobie... jak pieniądze, tylko kredyty są przyznawane dla każdego obozu osobno. Właśnie się zdziwiłem, jak tutaj zobaczyłem, że mam 400, a w poprzednim obozie pamiętam, dobra, że mam ich ponad tam 8000. Kurczę. Do zobaczenia, Dick. Hej, Dick, jak leci? Właściwie nie jest najgorsze rozwiązanie, bo dzięki temu nie chomikujesz niczego, tylko po prostu wydajesz. Mogę coś jeszcze zrobić? Tego nie chcę. Spadaj, tego też nie chcę. Dzięki, Dikan. Spadam. Cześć, Dik. Wyjadę tędy? Dikon, cześć. O, wyjadę. Zadowolę się świeżą potrawką z ciczyzną. No do powodzenia. Na jelenie, do Kuplanda. Nas uczył polować. Nie wiem, czy mu się uda. Przypadkiem ja nie będę musiał go czegoś nauczyć. Czyli chcesz się nauczyć polować, co nie? Wiem, jak strzelać z gnata. To karabin, a nie gnat. Służyłem w 10. górskiej kołop, więc oszczędź mi tego wojskowego pierdolenia. Zabicie jelenia to nie to samo, co zabicie człowieka. Albo świrusa. Najlepiej poluje się tropiąc. Trzeba się skupić. Słuchać, co mówi ci natura. Jak się przyjrzysz, to zobaczysz znaki.
głębokie. Wytropielenia. Chodź, ziomek, pokażę ci, jak to się robi. No dobra, rozglądaj się. Widzisz tę kupę jeleniego gówna? O, zesrał się. No, widzę. Prowadzą w tę stronę. Zgadza się, tak. No to chodź. Szybko, tam jest twój kozioł. Widzę go. Masz, użyj mojego karabinu. Skoro byłeś w 10 górskiej, to umiesz korzystać z optyki. Tak, Hope. Umiem korzystać z optyki. Spokojnie, spokojnie. Wiem, co robić. Masz go. Niezły strzał. Ej no. Tropienie zwierzyny. Odblokowane tropienie zwierzyny. Umiejętność pozwalająca podążać za rannym jeleniem. Szukaj śladów krwi. Możesz stuknąć R3, żeby użyć survivalowego widzenia i przytrzymać kwadrat, żeby poszukać tropów. Okej. Okay. Noż cholera, nie udało mi się. Zwierzak uciekł. Nie, nie. Jest okej. Okay. Zraniłeś go. Zaraz się wykrwawi. Trzeba go tylko wytropić. Okej. Okay. Tak. Widzę. Leży jeleń. Potrafisz oprawić zwierzę St. John? Wiesz, Kołp? Pewnie, że potrafię. Buzer i ja polowaliśmy już wcześniej. On kiedyś chodził na Wapiti ze swoim starym i... No... Pokazał mi, jak oprawić jelenia. Mało chyba to zrobiłeś. Patrzę, to z całym szacunkiem dla Buzera. Musisz się wiele nauczyć. Marnujesz mnóstwo mięsa. No to ogólnie mi się tak wydaje. Jak na nowicjusza. Wielkie dzięki. No dobra, a teraz oddaj mi broń. Proszę, dzięki. Jak mówiłem, Dick, w obozie nigdy za wiele dziczyzny. Ludzie wciąż dochodzą do siebie po tamtym ataku wieczystych. Dobra, Kołp, spoko. Postaram się o tym pamiętać. Cześć, zaufania. Na 25 tysięcy to ja już nie sądzę, że będę miał ten trzeci level. Ej, co jest? Tu mam snajperkę. Dziwne. Siema, ziomki. Koleś, co, wodogłowie masz? Byś se bluzę zszył. Brudas. Stary, dużo zrobiłeś dla obozu, więc Cole poprosił, żebym znalazł dla ciebie nowe części. Wiem, cześć, wiem. Nara, Mari. Dobra, na razie, Dick. Obóz Copelanda. Jedziemy stąd. Jak leci, Buzman? Nic mi, kurde, nie jest. Ej, stary, kończą się nam zapasy. Przyda się trochę więcej dziczyzny, jeśli będziesz miał czas. O kurde, dobra. A chyba trochę minęło, od kiedy byliśmy na polowaniu. Może skombinuje nam jakieś mięso. A w ogóle pamiętasz, jak to się robi? A wiesz, a wyobraź sobie, że Cole dał mi kilka dobrych rad. Cole? Ja pierdolę, nie wierzę. Dzięki. Trzymaj się, Buzman. Świeże mięso. No i po sprawie. Do Buzera zatem. Znajdź mięso dla Buzera. Nie będzie problemu. Dobra, teraz muszę zawieźć to Buzerowi.
Ta. Szybko podróż tutaj wybiorę. Dawno nie byłem u Woozera. Ziomeczek pewnie się sprzykrzył trochę ze mną. Tu Radio Wolne Oregon. O Boże, znowu ten. Dorastałem w tych lasach. Dziadek nauczył mnie wszystkiego o polowaniu. Zabawne, że ta wiedza sprawdza się w świecie, którego by nie przewidział. Mój pierwszy domek na drzewie był też amboną na jelenie. Przewaga wysokości zapewnia celność i bezpieczeństwo. Wtedy ustrzeliłem z góry swoją pierwszą łanię. Dzisiaj mam obóz w drzewach. Chcesz przetrwać i masz coś do zaoferowania? Zapraszam do mnie. Przygarniemy cię. Dziadek nauczył mnie też, że żeby ustrzelić łanie, czasem potrzebna jest zasadzka. Ukryj się tam, gdzie muszą przyjść. Na przykład przy wodopoju. Dzisiaj równie łatwo co łowcą można stać się zwierzyną, więc trzeba uważać, udając się tam, gdzie musimy bywać. Dziadek zawsze powtarzał też, że dobra pułapka to najszybsza droga do posiłku. Rozstaw sidła przy drzewie, a coś może już na ciebie czekać, kiedy znów tam zajrzysz. Tylko ostrożnie. Bezgłowy wąż wciąż może ukąsić. Zwłaszcza jeśli tak naprawdę nie jest martwy. Mówię wam, mój dziadek przeżyłby nas wszystkich. Tu Mark Copeland z Radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwom. Witaj, ziom. Hey, przyniosłem świeże mięso. Powinno nam wystarczyć na jakiś czas. Hej, Dick, dzięki, stary, ale no, nie jestem specjalnie głodny. O, to niedobrze. Jak tam twoja łapa? Nie wiem, czy dobrze, czy nie mówi, czy nie. I co to za skrzyneczka? Co? Od czasu do czasu Boozer przygotuje dla ciebie zaopatrzenie. Nice, bełty nawet dla mnie przygotował. Odwieź lisę. Zobaczymy, jak bardzo będzie płakać ta lisa, że ją gonią do roboty. To stara baba, to kurde, widzę, że cięta jakaś mocno. Otwórz bramę! On już tu bywał! Masz co robić? Gdzie masz tak? Gdzie ta lisa przy kamieniołomie pracuje? Co tu się wyprawia? Czekamy na dzień. That's it. Jak się masz, mała? Nie pozwalają mi odejść. A czemu miałabyś odchodzić? To jest bezpiecznie. Każą mi pracować. Okej. I co, i tyle? Lisa przypomina mi młodszą siostrę Sary. Nie pozwolę, by stało jej się coś złego. Ej, ale to oni tak... A, to naprawdę jest obóz pracy. Koleś tutaj... Ja myślałem, że wszyscy po prostu pracują, no bo... żarcie, no to pracują, ale jak jeden tutaj siedzi z giwerą i ich pogania, no to to już wygląda tak jak prawdziwy obóz pracy. Słabo. To słabo. Jak tam misji? Nie ma misji. Czyli zaraz się ktoś będzie odzywał pewnie. Aid Attacker. Też se siedzi na dupie. O, frajerów ją broni. Dobra, tak się ustawiła.
Kubana. A dzieciaki harują. Jak się masz? Trzeba ci czegoś? Ej, co słuchać? Nic od ciebie nie chcę stąd. Aha, wszystko mam, tak? No, świetnie. Już wszystko rozumiem. Okej. Co ty tam rozumiesz? Nie rozumiesz ją. Oliwko. Zatankować? Pewnego dnia skończą się nam zapasy, wiesz? Przyda mi się regulacja. Do zobaczenia. No jakiś krótki zapis. O, proszę. Piekło. Oddam tutaj tego niedźwiedzia. Zobaczymy ile. Ja mówił, że myśleliście o tym, żeby ruszyć na północ. Ukąsacza. No tak, tak, jak tylko zaczynamy dość gratów, to się stąd zmyje. Taker zaczyna mi działać na nerwy, wiesz? Cholera. 300. Tu brakować twojej parszywej gęby. Ta, chyba twoje jak już. Jasne. I się mięso oddaje. Aha, do zobaczenia. No i tak jakby nie było. Nie, jest. Kuchnia. A? Co to jest? Pioła? Ryby? Ej, halo. Ja miałem mięso niedźwiedzia. Gdzie to jest? Ale żenada. 31 bym. A. Nie tak dużo z drugiej strony. Jedno mięso, jak ja bym farmił to na jakąś mocową skalę, to może by mi coś dało, ale tak jak ja to miałem, to żadnej różnicy. Link, jesteś tam? No jestem. Chodziło mi się to, postanowiłem odświeżyć sobie majsterkowanie. Zajrzyj, jak znajdziesz czas, bo ci się spodoba. O, buzer, to świetnie. Tak, przyda się. Bez odbioru. Aha, ale nie dał mi misji. Chociaż mimo wszystko i tak tam pojadę. Ja to nie miałbym się indziej udać. Majsterkowanie? Elektryczna brama, kurde. W moim obozie jest. Dzięki Bogu! Musisz natychmiast za nim ruszyć, zaraz uciekną. Za kim, Tucker? Zwolnij trochę. To Roach! Roach, znasz go! Kiedyś jeździł z Leonem i Alvarez. Nic nie podejrzewałam. Kurwa mać, a trzeba było, Tucker. Tak, zabrał resztę leków i uderzył na północ. Chłopaki zgubili go gdzieś w okolicach Marion Forks. Ach, dobra, zobaczę, czy dam radę go wytropić. A już mi się wydawało, że mam jakiś przestój ze zadaniami. Dobra, zobaczmy co ten buzer. Nie zajęło to długo. To jest buz. A czy to przypadkiem nie chodzi o to, że tutaj zebrałeś jakieś śmieci? Bomba dymna. Żenada. Naprawdę po to tu przyjechałem. I nic więcej nie masz do powiedzenia. Weź ci lepiej leż i się lecz. Nie zawracaj gitary, synek. Jest tu paliwo chociaż? Jest. Nie wiem, czy potrzebne. Okej. Tu lecimy. Zadanie wymagane jest motocykl. Świetnie. Mam motocykl. Tylko może go. A nie, tam jest. Najpierw śmignę po paliwko.
gdzie to kurde będzie. Jest na górze. A, no i proszę, to się nigdy nie skończy. Że co, że paliwo się nie skończy? No chyba dobrze, nie? Patrz, jak dużo mogę biec teraz. Och, naprawdę te punkty, które ładowałem wytrzymałość są idealne. Ło! Jaki duży bug mam teraz, ale długo leję. Super, te modyfikacje do motora też są niesamowite. Rura. Teraz będzie jakiś pościg. I siup. Mega skok. Jak to? Przecież wypaliłem wszystkie gniazda tutaj. Czyżby się zalęgły znowu? Aha. No zaraz. Dobra, zobaczmy. Co tu się dzieje? Znów ma drop. Tucker! Znalazłem go, ale wygląda jakby... jakby na kogoś czekał. Dick, nie pozwól mu uciec. Chcę go żywego. Celność broni. Podczas jazdy motocyklem celność broni zależy od odległości, od celu oraz twoich działań. Rozmiary celownika świadczą o twojej celności. Im mniejsze, tym lepsza. Co? Kurwa, Tucker! Żywego? Straciliśmy więcej rzeczy. Musi nam powiedzieć, gdzie je ukrył. Ja pierdolę, dobra. Zobacz, co da się zrobić. No bez jaj, Roach! Gdzie ty się wybierasz, co? Wciąż tu jestem, suki synu! Dobra, spoko! Skoro nie chcesz po dobroci... What? Zmiana celu. Podczas jazdy motocyklem stuknij L1, żeby zmieniać cel. Okej. Okay. Kurde, zapomniałem, którym się tu strzela. A, już wiem. Nice! Kurde, ale pościg. Hej, Roach. Super pościg, elegancko było. Widzisz? Mówiłem, że się nie zabiję. Dick! Nie! Nie! Ja nic nie zrobiłem! Ta? Attacker twierdzi co innego. Kiedy Leon i Alvarez zwiali z obozowymi lekami, zapomnieli odpalić ci działkę, o to chodzi? Dick! Nie! Nie, spoko, wyjaśnij. Wyjaśnij, jaki był plan. Chcę zrozumieć. Zabrałeś to, co zostało, kiedy stara nie patrzyła? Dick, ja nic nie mam, okej? Okay? Możesz mnie przeszukać. Pewnie, że nie masz przy sobie nic. Nie będę szukać. To nie moja broszka. Zostawię to Alkojowi. O, 2300. No i to rozumiem. Joj! Już niemalże jestem na drugim poziomie. Hej, tak. W reputacji. Zapisz sobie współrzędne i niech Alvarez przyjdzie do swoich ludzi. Żyje? Miał przy sobie leki? Proszę, jeździliśmy razem. No tak, żyje. Ale jeśli ma tak zostać, to niech Alka i lepiej ruszy dupa i się pośpieszy. St. John, bez odbioru. Proszę. Hej, uznaj, jesteś tam? Nie chcę umierać. Jestem. Nie zostawi mnie tu. Daj spokój. To nie mój motor. Niech cholera.
geodę? Nie rozi chuju! O jaką cholerę? Ta mała, którą przywiozłem. Chcę ją jakoś pocieszyć. Podobno miała coś takiego. Wiesz, gdzie tego szukać? A skąd mam wiedzieć? Może w sklepie z upominkami przy kraterze Belna albo w Marion Forks? Aha, okej. Okay. Dzięki. No i co? Mamy to? Tutaj. O, tu jeszcze nie byłem. Znajdź geodę w punkcie informacyjnym. Jak się tam dostać szybko? Paliwo stąd by było najlepiej. Gdzie jestem w ogóle? Tutaj. Nie, dobra, przyjadę sobie tam normalnie. Zaznacz mi tą misję. Pyk. Kurde, ja tu... Oby on tu przeżył. Bak pełny. Go. Można jechać. No, tędy jeszcze nie jechałem. Świetnie, odkryję sobie ten kawałek mapy. Zauważyłem, że teraz jak już jadę po ciemku, to wcale nie ma tak dużo tych freakerów na drodze. Na samym początku to się cykałem trochę jeździć po nocy. I cały czas jak była możliwość, to szedłem spać, żeby mi się zresetowało. Dawno robicie zasadzki i napadacie na transporty zaopatrzeniowe. Jakiś nomadzi. Chyba tu na górze. Pararara. Muszę ich wszystkich pozabijać, aż do ostatniego skurwiałego bydlaka. Patrz, co się stanie teraz. Myk! Ziomek, leżysz. Załatwione. Teraz pozostali. O. Ciup. Ale kolo. Będzie cię to dużo kosztowało. A? To ci się już przyda. Suck it. A jeszcze jeden. No nie, tylko jeden. Aj. O nie! Dawaj ten karabin. Uff. Powiedzmy, że się na razie wybroniłem. Gdzie to w ogóle horda chyba tam jest? Muszę sobie zrobić te mołotowy koniecznie. To jest najlepsza rzecz w walce z tym ścierwem.
Zabiją wszystkich chyba już tam. Proszę bardzo. Dan? Trofeum. Jakie trofeum? To się przyda. Nie przyda się, zabieraj to. No, zobaczmy. No i co? Wszystkie? Ale ładnie. Tylko nie wyskoczyło żaden komunikat, że zabiłem tą hordę. Szkoda. A może po prostu nie wszystkie jeszcze padły. Tu jesteś. Lataszek jakiś wariat! O ty szmato! Podoba ci się? LOL! A bo ja miecz, kuźwa, znaczy się nóż. No nie gadaj, że zniszczyłem, ojejku. Teraz rozumiem. Co tu masz? Jadę. Tego, o proszę. Przynajmniej wiem, gdzie jest. Damage. Nie miałem jeszcze do czynienia z pułapkami na sobie. Okay. Aha, można to wysadzić, jak są pomarańczowe liny przy tym. Good to know. Tylko jak to wysadzić? Koktajlem? Sądzę, ale spróbuję. Nie. Oj, chyba będę musiał się wrócić. No niestety. Nie w tą mańkę. O, tam też jacyś ludzie, kolejny obóz. Najpierw wyczyszczę jeden, a dopiero później pójdę na kolejny. Chcę to wysadzić, nie ma tu żadnego paliwa ani nic w tym stylu. Ładnie, hordę przy okazji rozwaliłem. O, jest! Jest paliwo. No, ale mi to nie będzie potrzebne, jak ja po prostu tędy pójdę. Ty, gdzie uciekasz? Nic tu nie ma, ziomek. O kurde. A mnie doładowali teraz. Kuźwa, jeszcze snajper. No nie. Myślałem, że mu heada zasadziłem. To chyba on mi. Muszę przeładować. Thank you.
O, krap. Nie mam już tych bandaży. Rób to. Na pięciu. Na pięciu. Good chłopiec. Leży. Fuck. Leży ziomek. Koniec. Już po was. I co wy na to? Fajnie. No ja. Jak to na was się napada? Fajnie. Zasrani mordercy. No, no. Wyglądają na takich, co mieliby podziemny bunkier. Nie? Owszem. I nawet wiem, gdzie jest. No to jazda. To mi niestety niepotrzebne, bo nie mam swojej maczety. Straciłem ją, kurwa. Bardzo zniesmaczony z tego powodu. Ej, słyszę jeszcze gdzieś te zombiaki. Tam jest bunkier. Ale co, ja nie przejdę tędy? Co tu się wyprawia na dole? Tak jakby coś tu było. A nie ma. Wezmę, a tu jest jakaś broń, mele. Tragiczne, ale dobre i to. Benzyna. Kurde, bunker nożem otwiera typ z zewnątrz. Ech. W ogóle co to za bunker, w którym nikt nie siedzi. Ani żywej duszy. Obóz wypadowy przy jaskiniach Belknap. To jest 700... Och, jeszcze 252 potrzebuję. I będę mógł sobie... Topór z baseballa. No nieźle to wygląda. Jak stworzyć... O, super. Łóżko tu stało. Tyle. Dup, dup. Dawaj to i to. Muszę jeszcze podpracować nad wytrzymałością mimo wszystko. Te zombiaki dały mi popalić trochę. Szmato. Dychaj. Boże, jaka ta broń jest żenująca. Gorsza chyba niż mój scyzoryk. Czy chcę tego użyć? Bilof. Skubany. Jeszcze jeden. Strzelać do ciebie niestety nie będę.
tam paliwko. Właśnie tak. Zrobione. Done. Kurde, no. Obóz rozpracowany, horda też. Ładnie poszło. Aczkolwiek mam jakieś dziwne wrażenie, że ta horda... Nie do końca zabiłem wszystkie moby. No ale trudno. Jakie tam zadanie kolejne mamy? Samo co z jakim tutaj przyjechałem zresztą, którego nie zrobiłem finalnie. I znajdź geodę dla Lisy. Ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku, a ja zapraszam do komentowania, zostawiania lajków i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!